Szanowni Państwo, dochodzimy do końca piątego rozdziału Księgi Objawienia. To jest tej części Księgi, w której apostoł Jan miał wizję nieba i tronu Bożego. Jan zobaczył w niebie Baranka Bożego, odbierającego z ręki Boga Ojca zwój opieczętowany siedmioma pieczęciami. Ten Baranek Boży to Jezus Chrystus, który okazał się jedynym posiadającym kwalifikacje upoważniające go do otrzymania i otwarcia tego zwoju. Kwalifikacje Jezusa wynikają z faktu, że on spełnił następujące cztery warunki. Właściwy rezultat – zwyciężył, właściwe pokolenie – Judy, właściwe pochodzenie – król Dawid, i właściwa misja, Baranek Boży. Ponieważ Jezus spełnił właściwą misję, jaką było odkupienie ludzkości z niewoli grzechu i śmierci przez Jego ofiarną śmierć jako Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, dni szatana są policzone, ziemia zostanie wyzwolona i z tego powodu jest teraz reakcja w niebie. W wersetach 8 do 14 czytamy o eksplozji uwielbienia, jakiej nigdy wcześniej nie widzieliśmy. To jest właściwa reakcja całego stworzenia, ponieważ znalazł się ktoś, kto ma odpowiednie kwalifikacje do złamania siedmiu pieczęci i otwarcia zwoju. Całe stworzenie ma teraz powód do wielkiego optymizmu, że ten zniewolony świat zostanie wyrwany spod władzy szatana i przekazany temu, który nabył do tego prawo. W tych wersetach zobaczymy, czym tak naprawdę jest wielbienie Boga. Najlepsza definicja wielbienia Boga brzmi następująco. Wielbienie jest odpowiedzią na prawdę. A to, co zostało nam ujawnione w objawieniu 4 i 5 rozdziale, jest prawdą. W rozdziale 4 Bóg Ojciec jest uwielbiany za Jego rolę jako Stwórca wszystkiego. To jest prawda. Świat nie powstał sam z siebie, a życie na ziemi nie powstało drogą ewolucji. W rozdziale 5 Bóg, Syn Boży, Jezus Chrystus, jest uwielbiany za Jego rolę jako Odkupiciel wszystkiego. To również jest prawda. Jezus przyszedł na ziemię jako Bóg człowiek prawie 2000 lat temu i złożył swoje życie jako ofiarę przebłagania za grzechy ludzkości. Prawda została objawiona. I jedyną rzeczą, jaką ludzkie serce może zrobić, gdy napełnia się wdzięcznością do Boga, jest wyrażenie tej chwały Bogu w formie uwielbienia. Za te dwie prawdy, Bóg Ojciec i teraz Bóg Syn Boży, Jezus Chrystus, jest uwielbiany przez wszystkie stworzenie. W momencie, kiedy Jezus przyjmuje tę księgę, ten zwój, całe niebo zaczyna go wielbić. Wielbienie Boga przez te cztery zwierzęta i 24 starców jest ich odpowiedzią na objawioną prawdę o możliwości odkupienia całego stworzenia dzięki temu, czego dokonał Baranek Boży Jezus Chrystus. W rzeczywistości istnieją cztery cykle uwielbienia, o których będziemy czytali w następnych wersetach. Księga Objawienia, 5 rozdział, 8 werset. A kiedy wziął księgę, czworo zwierząt i 24 starców upadło przed barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych. Mamy tutaj cztery zwierzęta i 24 starców, którzy zaczynają wielbić baranka. Cztery zwierzęta, czy też cztery żywe stworzenia,
To jest szczególny rodzaj aniołów bardzo wysokiej rangi. 24 starców, to jak już wiemy z poprzedniego wykładu, są to reprezentanci wcześniej pochwyconego Kościoła. Oni upadają przed Barankiem, Synem Bożym, Jezusem, w momencie, kiedy On bierze księgę z rąk Boga Ojca. Dalej czytamy, że każdy ma harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych. O jakich modlitwach jest tutaj mowa? Ponieważ Jezus odkupił ludzkość i całą ziemię z niewoli grzechu i śmierci, wydaje się, że najprawdopodobniej jest to modlitwa, której Jezus nauczył swoich uczniów. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 10 werset. Niech przyjdzie królestwo Twoje, niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Od czasu apostołów ta modlitwa znana jako modlitwa Ojcze Nasz była wypowiedziana przez niezliczoną liczbę ludzi w ciągu ostatnich 2000 lat. Wraz z otwarciem zwoju ta modlitwa o przyjściu Królestwa Bożego zostanie spełniona. Zwój będzie otwarty, szatan będzie wygnany z ziemi, a chwalebne Królestwo Boże przyjdzie na ziemię. Często, kiedy się modlimy, zastanawiamy się, czy Bóg naprawdę wysłuchuje naszych modlitw, ponieważ nie widzimy natychmiastowych rezultatów. Ale rzeczywistość sytuacji jest taka, że nasze modlitwy są wysłuchiwane przez Boga i w Jego wyznaczonym czasie Bóg odpowiada na nasze modlitwy. Więcej na temat modlitwy omówiłem w moim wykładzie, jak Bóg odpowiada na nasze modlitwy. Bóg chce, abyśmy się modlili. W liście do Hebrajczyków, w 4 rozdziale, 16 wersecie, czytamy takie słowa. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy w stosownej chwili. A zatem możemy przyjść do Boga, ufając, że w Jego miłosierdziu i łasce uzyskamy pomoc w stosownej chwili. Może nie od razu, może nie tak, jakbyśmy tego chcieli, ale w stosownej chwili według Bożego planu dla nas. Księga Objawienia, 5 rozdział, 8 werset. A kiedy wziął księgę, czworo zwierząt i 24 starców upadło przed Barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych. Bóg wysłuchuje nasze modlitwy, ponieważ są to modlitwy świętych. Świętym jest każdy chrześcijanin. Już teraz na ziemi, w naszym grzesznym stanie, Bóg patrzy się na nas przez pryzmat sprawiedliwości Jezusa i uznaje nas za świętych w Jego oczach. W momencie naszej wiary w imię Jezusa rodzimy się na nowo, stajemy się nowym stworzeniem, mamy podwójną naturę. Jesteśmy grzeszni w ciele, ale sprawiedliwi, święci w oczach Boga. Jesteśmy tym, o czym mówił Marcin Luther, formułując doktrynę naszego usprawiedliwienia i ujął to hasłem Simul Justus et Peccato, co znaczy jednocześnie sprawiedliwy i grzeszny. W chwili naszego zaufania Chrystusowi zostajemy ogłoszeni świętymi przed Bogiem. Dług za grzech został wymazany między nami a Bogiem i teraz mamy swobodny dostęp do Boga przez modlitwę. Tych 24 starców reprezentujących Kościół jest w niebie. Oni są w wychwalonym stanie,
są bezgrzeszni, ponieważ są wyzwoleni od grzechu obecności, a zatem mają z powrotem pojedynczą naturę, lecz tym razem ich stan jest święty. A więc, kiedy tych 24 starców upada przed barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, są to modlitwy świętych. Będąc w niebie, po ich zmartwychwstaniu lub porwaniu do nieba, oni są w wychwalonym stanie. Oni są święci. W wersetach 9 i 10 zobaczymy, w jaki sposób i za co te cztery zwierzęta i 24 starców wielbią baranka. Oni wychwalają baranka za dwie rzeczy. Po pierwsze, oni wychwalają baranka za to, co on uczynił w przeszłości. Księga Objawienia, 5 rozdział, 9 i 10 werset. I taką nową pieśń śpiewają. Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią Twoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu i uczyniłeś ich, Bogu naszemu, królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi. Po drugie, oni wychwalają baranka za to, co on uczyni w przyszłości, a będą królować na ziemi. Tych 24 starców jest w niebie i oni reprezentują Kościół Jezusa Chrystusa, który został pochwycony do nieba. Interesujące jest to, że nie jest to pierwsza niebiańska scena, którą mamy w Biblii. W poprzednich wykładach czytaliśmy opis wizji nieba w księdze Izajasza i księdze Ezechiela, gdzie ci prorocy widzieli tam w niebie serafinów i cherubinów, aniołów wysokiej rangi stojących wokół tronu Bożego. Księga Izajasza, 6 rozdział, 2 i 3 werset. Serafiny stały ponad nim. Każdy z nich miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swą twarz, dwoma okrywał swoje nogi, a dwoma latał. I wołał jeden do drugiego: Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. Księga Ezechiela, 10 rozdział, 14 i 21 werset. Każda istota miała po 4 oblicza. Pierwsze było obliczem wołu, drugie obliczem człowieka, trzecie obliczem lwa, a czwarte obliczem orła. Każdy miał po 4 oblicza i 4 skrzydła, a pod skrzydłami coś w rodzaju rąk ludzkich. Jak widzimy, we wszystkich tych wcześniejszych wydarzeniach nigdy nie było tych 24 starców. Dopiero teraz, w Księdze Objawienia, pojawia się tu 24 starców, ponieważ Jan jest w futurystycznej części tej księgi, a 24 starców jest pochwyconym do nieba Kościołem. Kościół nie istniał w Starym Testamencie. Kościół powstał w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, Duch Święty został wylany na zgromadzonych apostołów i naśladowców zmartwychwstałego Jezusa. Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, od 1 do 4 wersetu. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden.
I wszyscy zostali natchnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Interesujące jest to, że tych 24 starców jest opisanych dokładnie tak, jak czytaliśmy w Księdze Objawienia, drugi i trzeci rozdział i w innych księgach biblijnych. Po pierwsze, mają korony na głowach. Są ubrani w białe szaty. Są odkupieni. Siedzą na tronach. Nazwani są starszymi. Są królestwem kapłanów. I ich liczba jest 24. Po pierwsze, oni są ukoronowani. To jest to, co Jezus powiedział do kościoła w Smyrnie. Księga Objawienia, 2 rozdział, 10 werset. Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Oto diabeł ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia, abyście próbie zostali poddani. A znosić będziecie ucisk przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. Po drugie, są ubrani na biało, tak jak Jezus obiecał kościołowi w Sardes. Księga Objawienia, 3 rozdział, 5 werset. Tak szaty białe przywdzieje zwycięzca. I z Księgi Życia imienia Jego nie wymarzę. I wyznam imię Jego przed moim Ojcem i Jego aniołami. Po trzecie, są odkupieni, jak czytaliśmy przed chwilą. Księga Objawienia, 5 rozdział, 9 i 10 werset. I taką nową pieśń śpiewają. Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią Twoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi. Po czwarte, siedzą na tronach, tak jak Jezus powiedział do kościoła w Laodycei. Księga Objawienia, 3 rozdział, 21 werset. Zwycięzcy dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie. Po piąte, nazywa się ich starcami, a tak też nazywa się mężczyzn zarządzających Kościołem. Dzieje apostolskie, 15 rozdział, 6 werset. Zebrali się więc apostołowie i starsi, aby rozpatrzyć tę sprawę. Po szóste, nazywa się ich królestwem kapłanów. I tak właśnie Jezus powiedział do kościołów, że są one królestwem kapłanów. Księga Objawienia, 1 rozdział, 6 werset. I uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca swojego. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Po siódme, ponieważ są nazwani królestwem kapłanów, ich liczba odnosi się do 24 dywizji czy grup kapłańskich w starożytnym Izraelu. Pierwsza Księga Kronik, 24 rozdział, 3 i 4 werset. A potomków Eleazara i Achimeleka, potomków Itamara, podzielił Dawid z pomocą Sadoka, wyznaczając im urzędy stosownie do ich służby. I okazało się, że potomków męskich Eleazara było daleko więcej niż potomków Itamara. Wybrano więc spośród potomków Eleazara 16 naczelników rodu, a spośród potomków Itamara 8 naczelników rodów. Jest to przypomnienie naszej roli jako kapłanów. Możesz nie czuć się kapłanem,
Możesz nie uważać się za kapłana. Możesz nawet nie zachowywać się jak kapłan. Ale pozycyjnie, kiedy ufasz Chrystusowi, jesteś częścią Królestwa Kapłanów. Kościół będzie w niebie, zanim rozpocznie się okres ucisku. I to jest jednym z powodów, dlaczego tych 24 starców wielbi Baranka, śpiewając nową pieśń za ich odkupieniem. Księga Objawienia, 5 rozdział, 9, 10 werset. I taką nową pieśń śpiewają. I nabyłeś ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu, i uczyniłeś ich na Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi. Ale dlaczego tych 24 starszych śpiewa te słowa w trzeciej osobie? Jeżeli oni reprezentują Kościół, to czyż nie powinni śpiewać i nabyłeś Bogu krwią Twoją nas z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu i uczyniłeś nas, Bogu naszemu, królestwem i kapłanami, a będziemy królować na ziemi? To nie wygląda, jakby oni śpiewali o sobie, ale o innej grupie ludzi. To jest problem, który musimy rozwiązać. Otóż pisarze ksiąg biblijnych często używali tej formy literackiej, mówiąc o sobie w trzeciej osobie. Jednym z takich przykładów jest pieśń wychwalająca Boga za cudowne wyzwolenie Izraelitów z niewoli egipskiej i przejście przez Morze Czerwone. Księga Wyjścia, 15 rozdział, 13 i 17 werset. Wiodłeś Twą łaską lud oswobodzony, przeprowadziłeś go Twą mocą w święte Twe mieszkanie, wprowadziłeś ich i osadziłeś na górze Twego dziedzictwa, w miejscu, które uczyniłeś swym mieszkaniem, w świątyni, którą założyły Twoje ręce, Panie. Izraelici śpiewają o sobie w trzeciej osobie, używając takich słów jak lud oswobodzony zamiast nas oswobodzonych, przeprowadziłeś go zamiast przeprowadziłeś nas, wprowadziłeś ich zamiast wprowadziłeś nas. Apostoł Jan w jego Ewangelii pisze o sobie nie w pierwszej osobie, ale w trzeciej osobie. Ewangelia Jana, 13 rozdział, 23 werset. Jeden z uczniów jego, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na jego piersi. Poza Janem wiele razy pisarze biblijni odnosili się do siebie w trzeciej osobie, ponieważ są skromni. Na przykład apostoł Paweł, kiedy został pochwycony do trzeciego nieba, nie pisał o tym od razu, ale ze skromności czekał 14 lat, żeby nam to powiedzieć, pisząc o sobie w trzeciej osobie. Drugi list do Koryntian, 12 rozdział, 2 werset. Znam człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, też nie wiem, Bóg to wie, został porwany aż do trzeciego nieba. Tak więc tych 24 starców, którzy są teraz w niebie, wykazują ten sam stopień skromności, odnosząc się do siebie w trzeciej osobie. Innymi słowy, jest całkowicie możliwe, że tych 24 starców w niebie reprezentuje pochwycony Kościół, pomimo że oni mówią o sobie w trzeciej osobie. Inne przekłady Biblii tłumaczą te słowa 24 starców w pierwszej osobie.
Objawienie świętego Jana, 5 rozdział, 9 i 10 werset według Biblii Brzeskiej. I zaśpiewali nową pieśń, mówiąc: godzien wziąć księgi i otworzyć pieczęcie ich, albowiem zabit jesteś i odkupiłeś nas, Bogu, przez krew Twoją ze wszystkiego pokolenia, języka i ludu i narodu. I uczyniłeś nas, Bogu naszemu, królmi i kapłany, a będziemy królować na ziemi. Objawienie Jana, 5 rozdział, 9 i 10 werset według Biblii Gdańskiej. I śpiewali nową pieśń, mówiąc: godzieneś jest wziąć księgi i otworzyć pieczęci ich, żeś był zabity i odkupiłeś nas, Bogu, przez krew swoją ze wszelkiego pokolenia, języka i ludu i narodu. I uczyniłeś nas, Bogu naszemu, królami i kapłanami i królować będziemy na ziemi. Biblia Jakuba Wójka. I śpiewali nową pieśń, mówiąc: godzieneś jest, Panie, wziąć księgi i otworzyć pieczęcie ich, i żeś jest zabit i odkupiłeś nas, Bogu, przez krew Twoją ze wszelkiego pokolenia, języka i ludu i narodu, i uczyniłeś nas, Bogu naszemu, królestwem i kapłanami, i będziemy królować na ziemi. Nowy przekład toruński. I śpiewają nową pieśń, mówiąc: godny jesteś wziąć zwój i otworzyć jego pieczęć, bo byłeś zabity i odkupiłeś nas, Bogu, swoją krwią z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu, i uczyniłeś nas królami i kapłanami Bogu naszemu, i królować będziemy na ziemi. Uwspółcześniona Biblia Gdańska. I śpiewali nową pieśń: godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś nas dla Boga przez swoją krew z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. I uczyniłeś nas dla naszego Boga królami i kapłanami i będziemy królować na ziemi. Jeżeli w naszej Biblii czytamy słowa nas i będziemy, odnoszące się do 24 starców, to sprawa jest prosta. Tych 24 starców reprezentuje Kościół w niebie, ponieważ Kościół został odkupiony przez krew Jezusa Chrystusa. Jeżeli, tak jak w Biblii Tysiąclecia, czytamy te słowa w trzeciej osobie, ich i będą, to również te słowa odnoszą się do 24 starców, czyli pochwyconego do nieba Kościoła, ponieważ, jak czytaliśmy wcześniej, wielu pisarzy ksiąg biblijnych używało tej formy literackiej. Proszę zauważyć, że tych 24 starców wychwala baranka, śpiewając takie słowa. Księga Objawienia, 5 rozdział, 9 i 10 werset. I taką nową pieśń śpiewają: nabyłeś, Bogu, krwią Twoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu. Chrystus umarł za cały świat. Cały świat jest zbawienny. To znaczy, że niezależnie jakimi ludzie są, jakiekolwiek wielkie grzechy ludzie popełnili, ofiara Jezusa Chrystusa ma moc pokryć wszystkie grzechy i tym samym odkupić każdego człowieka, jaki kiedykolwiek żył, żyje, czy też będzie żył na ziemi. W pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale, drugim wersecie czytamy takie słowa: on bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko nasze,
lecz również za grzechy całego świata. Jest tylko jedna osoba, Bóg człowiek, Jezus Chrystus, Baranek Boży, którego ofiarnie przelana krew ma moc zbawić nas wszystkich. Na krzyżu Jezus wziął na swoje barki grzech całej ludzkości. Jest tylko jeden warunek, przez który nasze grzechy mogą być zmazane. Jeden warunek konieczny do uzyskania naszego zbawienia. Ten warunek jest podany w Ewangelii Jana w 3 rozdziale 16 wersecie. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Zbawienie jest możliwe przez wiarę i tylko przez wiarę w Tego, który zapłacił za nasze grzechy. Zbawienie jest darem od Boga, prezentem od Boga dla Ciebie i dla mnie. Jedyne, co my możemy zrobić, to z wdzięcznością przyjąć ten prezent. Wolą Bożą jest zbawienie wszystkich ludzi. Bóg życzy sobie, aby wszyscy ludzie przyjęli ten dar zbawienia, niezależnie od tego, kim jesteśmy w danej chwili. Obecnie żyjemy w epoce Bożej łaski. Bóg cierpliwie czeka, żeby wszyscy nawrócili się do Niego. Drugi list Piotra, 3 rozdział, 9 werset. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka. Ale On jest cierpliwy w stosunku do Was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Bóg jest w stanie zbawić wszystkich ludzi. Ofiara Jezusa pokrywa grzechy całego świata. Ale w rzeczywistości tylko wierzący będą zbawieni. Pierwszy list do Tymoteusza, 4 rozdział, 10 werset. Właśnie o to trudzimy się i walczymy, ponieważ złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest zbawcą wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. Dlatego Jezus dał nam nakaz głoszenia Jego Ewangelii wszystkim ludziom, z wszystkich narodów i języków i pokoleń. Głoszenie Ewangelii jest mechanizmem nawrócenia ludzi na wiarę w Jezusa Chrystusa jako jedynego odkupiciela ludzkości. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, 19 werset. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Rezultatem tego nauczania będzie wielka rzesza ludzi, którzy również będą wielbić Boga i Baranka w niebie. Księga Objawienia, 7 rozdział, 9 werset. Potem ujrzałem, a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem, odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. To jest powodem, że nie tylko cztery zwierzęta i 24 starców wielbi Baranka, ale przyłączają się do nich również wszyscy aniołowie. Księga Objawienia, 5 rozdział, 11 i 12 werset. I ujrzałem i usłyszałem głos wielu aniołów dookoła tronu, i zwierząt, i starców, a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy, mówiących głosem donośnym: Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. Następną grupą, którzy przyłączają się do wielbienia Baranka, są wszyscy aniołowie w niebie. Ilu jest aniołów? Apostoł Jan podaje nam liczbę: miriady miriad i tysiące tysięcy.
Ich liczba jest nieskończenie wielka, znana tylko Bogu. W taki sam sposób ta wielka liczba aniołów jest podana w Księdze Daniela w 7 rozdziale, 10 wersecie, gdzie czytamy: Strumień ognia się rozlewał i wypływał od niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy po 10 tysięcy stało przed nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Liczbę aniołów w niebie można porównać do liczby gwiazd na niebie. Astronomowie mówią nam, że w widzialnym wszechświecie jest ponad 200 miliardów galaktyk, każda z nich posiadająca w sobie ponad 200 miliardów gwiazd. To jest tak ogromna liczba, że jeżeli porównamy liczbę gwiazd do ziaren piasku na Ziemi, to potrzeba 40 tysięcy planet Ziemi z jej pustyniami i plażami, żeby dorównać liczbie gwiazd. Tak więc ta ogromna liczba aniołów przyłącza się do wielbienia baranka. Zobaczmy, w jakich słowach całe niebo wychwala baranka. Księga Objawienia, 5 rozdział, 11 i 12 werset. I ujrzałem i usłyszałem głos wielu aniołów dookoła tronu i zwierząt i starców, a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy, mówiących donośnym głosem: Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo i mądrość i moc i cześć i chwałę i błogosławieństwo. Wielbienie Boga nie odbywa się po cichu, ale pełną piersią, głośno, obwieszczając wszystkim Jego wielki majestat. Drugie odniesienie, że baranek jest godzien, odnosi się do tego, czym jest uwielbienie. Przypisanie wartości komuś za jego czyny. Za jego ofiarną śmierć baranek jest godzien wziąć potęgę i bogactwo i mądrość i moc i cześć i chwałę i błogosławieństwo. Moc, która ma być wywierana przez Jezusa Chrystusa, nie jest jeszcze obecna tak, jak Bóg chce tego na planecie Ziemię. Ta moc zostanie zademonstrowana w pełni wraz z objawieniem się Królestwa Bożego, gdzie Jezus będzie rządził w sprawiedliwości. Jezus już posiada moc, bogactwo, błogosławieństwo i wszystkie inne rzeczy, które On otrzymał od Boga Ojca po Jego zmartwychwstaniu. Ale ta władza urzeczywistni się dopiero w Jego Królestwie. W Ewangelii Mateusza czytamy takie ostatnie słowa Jezusa przed Jego pójściem do nieba. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, 18 werset. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Obecnie Jezus siedzi po prawicy Boga. Psalm 110, werset 1. Dawidowy psalm, wyrocznia Boga dla Pana mego. Siądź po mojej prawicy, aż Twych wrogów położę jako podnóżek pod Twoje stopy. Kiedy Jezus obejmie w pełni należną mu władzę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo i będzie królował przez 1000 lat, ziemia zostanie przywrócona do jej pierwotnego stanu. Księga Objawienia jest historią napisaną do przodu, wyjaśniającą nam, jak to się stanie. Tylko w Księdze Objawienia czytamy, w jaki sposób Jezus najpierw obejmie władzę, wyzwoli ludzkość spod niewoli szatana i zaprowadzi jego królestwo.
A to wszystko zaczyna się od odebrania i otwarcia zapieczętowanego zwoju. Nic więc dziwnego, że teraz każde stworzenie dołącza się do wielbienia baranka. Księga Objawienia, 5 rozdział, 13 werset. A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło, zasiadającemu na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. Proszę zauważyć, że kiedy czytaliśmy o poszukiwaniu kogoś, kto byłby godny otwarcia tego zwoju, to szukano go wszędzie, w niebie, na ziemi i pod ziemią. Księga Objawienia, 5 rozdział, 3 werset. A nie mógł nikt na niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią otworzyć księgi, ani na nią patrzeć. Teraz, gdy zwój ma zostać otwarty, te same stworzenia, spośród których nie mogliśmy znaleźć kogoś wykwalifikowanego, oni oddają cześć barankowi. Uwielbienie pochodzi z tych samych miejsc, z nieba, z ziemi i pod ziemią i morzu i wszystko, co w nich przebywa, a więc z miejsc, w których wcześniej nie można było znaleźć tego, kto jest godny otworzyć zwój i złamać jego pieczęcie. Całe stworzenie wielbi tego, co zasiada na tronie i baranka Jezusa Chrystusa. Księga Objawienia, 5 rozdział, 13 werset. A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło, zasiadającemu na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. Interesujące jest to, że kiedy czytamy o Jezusie w niebie, on zawsze jest opisany w pozycji siedzącej. Jest tylko jeden wyjątek w Biblii, kiedy Jezus stoi obok tronu Bożego. Kiedy Szczepan, pierwszy męczennik, który został ukamienowany za świadectwo o Jezusie, zobaczył wizję Jezusa tuż przed jego śmiercią, on zobaczył Jezusa stojącego. Dzieje apostolskie, 7 rozdział, 55 werset. A on pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Boga. To jest jedyny przypadek w Biblii, kiedy Jezus, przyjmując duszę umierającego Szczepana, z szacunku dla niego stoi przy tronie Boga. Teraz Jezus siedzi po prawicy Ojca. Interesujące jest to, że zarówno w przybytku, jak i w świątyni nigdy nie było krzesła, gdzie kapłan mógłby usiąść. Dlaczego? Ponieważ kapłani nigdy nie ukończyli swego dzieła. System ofiarny w starożytnym Izraelu musiał być powtarzany rok za rokiem. System składania ofiar ze zwierząt za odpuszczenie grzechów nigdy nie rozwiązał tego problemu raz na zawsze. A jednak, jakże inaczej jest z Jezusem Chrystusem. Jego ostatnie słowa na krzyżu brzmiały: wykonało się. Ofiara Jezusa jest tak wielka, że wystarcza na pokrycie grzechów całego świata raz na zawsze. W Ewangelii Jana w 19 rozdziale 30 wersecie czytamy: wykonało się i skłoniwszy głowę oddał ducha. Teraz, po dokonaniu wszystkiego, Jezus w niebie jest przedstawiony w pozycji siedzącej. Wszystko niezbędne do odkupienia ludzkości jest zakończone. A więc wszystkie stworzenia wielbią baranka, ponieważ jego dzieło, jego misja została wykonana.
Cały wszechświat wielbi Boga i Baranka za to, że taki stan rzeczy będzie trwał na wieki wieków. Bóg jest jedynym, który zawsze był i zawsze będzie. Ten obecny stan rzeczy jest tylko tymczasowy. Ten polityczny, ekonomiczny i religijny system zostanie wkrótce zniszczony i zastąpiony przez Boży rząd pod władzą Króla Królów i Pana Panów. Pewnego dnia babiloński król Nabuchodonozor miał sen, w którym widział ogromny posąg, którego głowa była ze złota, piersi i ręce ze srebra, tułów z brązu, nogi z żelaza i stopy z żelaza zmieszanego z gliną. W ten posąg uderzył ogromny kamień, który rozrósł się na całą ziemię. Tym kamieniem jest nadchodzące Królestwo Boże pod władzą Jezusa Chrystusa. Księga Daniela, 2 rozdział, 44 werset. W czasach tych królów Bóg nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu. Jego władza nie przejdzie na żaden inny naród. Zetrze i zniweczy ono wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwało na zawsze. Te poszczególne części tego posągu przedstawiają następujące po sobie potęgi światowe od czasów Daniela do końca tego świata. Głowa ze złota reprezentuje starożytny Babilon. Piersi i ręce ze srebra reprezentują potęgę Medów i Persów. Tułów z brązu reprezentuje dawną Grecję z czasów Aleksandra Macedońskiego. Nogi z żelaza reprezentują Cesarstwo Rzymskie. Dwie nogi to Cesarstwo Zachodnio-Rzymskie ze stolicą w Rzymie i Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie ze stolicą w Konstantynopolu. Stopy, które są oczywiście przedłużeniem nóg, reprezentują odrodzone Cesarstwo Rzymskie, nadchodzący nowy porządek świata, którego miniaturą jest obecna Unia Europejska. Ten posąg został zniszczony przez wielki kamień. Królestwo Boże, które będzie trwać na wieki wieków, na zawsze. Z tego powodu w niebie jeszcze raz cztery zwierzęta wielbią Boga i Baranka. Księga Objawienia, 5 rozdział, 14 werset. A czworo zwierząt mówiło Amen. Wielbienie pochodzi od czterech zwierząt i 24 starców. Cztery zwierzęta, czyli istoty stojące wokół tronu Bożego, powtarzają Amen. Oni, będąc tak blisko Boga, znają Boga i Jego prawdomówność i teraz potwierdzają, że to, co słyszeliśmy wcześniej, musi się spełnić. Królestwo Boże zapanuje nad ziemią. Jezus przez swoją ofiarną śmierć wykupił ludzi od grzechu, a tym samym od śmierci, co oznacza życie wieczne dla tych, którzy wierzą w Jego imię. Słowo Amen znaczy, że to prawda. Oznacza to, że to jest pewne, że tak się stanie. Za tymi czterema zwierzętami następuje uwielbienie Boga i Baranka przez 24 starców. Księga Objawienia, 5 rozdział, 14 werset. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. Starcy to porwany do nieba Kościół. I chociaż wszyscy członkowie Kościoła otrzymali wielki przywilej bycia braćmi Chrystusa, Jego ciałem, Jego oblubienicą, to jednak pomimo takiej intymności oni po prostu upadają na twarz w Jego obecności. Cóż to za wspaniała scena uwielbienia.
Jest to właściwa reakcja na to wszystko, co Jezus dla nas zrobił. Jest to właściwa reakcja na prawdę o możliwości otwarcia zapieczętowanego zwoju przez tego, który nabył do tego prawo. Jezus otrzymał ten zwój i wkrótce zacznie łamać jego pieczęcie. Jeżeli Bóg pozwoli, to będzie tematem następnego wykładu. Zostańcie z Bogiem.